Piękny, wiosenny dzień, ptaki śpiewają, pies tutaj gdzieś, może go zobaczycie, baraszkuje po, po polach, aż chce się żyć. Tak, no niedawno podesłałem klientowi książkę 7 nawyków stresznego działania Stephena Covey'a, taka pozycja ponadczasowa i pamiętam, że tam była taka zasada, taka pętla see, do, get, widzę, robię, mam. To jak patrzę na świat, na życie, to nastraja mnie do działań, i do owoców tych działań, co znowu mnie nastraja do, do świata. Więc jak patrzę w mrocznych barwach, to i te działania zwykle będą mroczne i te owoce pewno też niezbyt ciekawe. No i potem na nastawienie umacnia się też kiepskie. Jeżeli odnajduję to, co dobre, to, co właściwe, to, za co jestem wdzięczny, to też nastraja mnie do dobrego działania, dobrych owoców i jeszcze bardziej wzmacnia moją postawę. No to mój taki wiosenny apel. Odnajdź to, co dobre. To za co możesz być wdzięczna, możesz być wdzięczny i to Cię nastroi do, do działania i z tego myślę będą dobre owoce.